oświadczeń majątkowych wyżej wymienionych radnych. Pismem z dnia 8 października 2012 roku Urząd Skarbowy w Słupsku stwierdził, że w oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością zastosowania procedury określonej w ustawie o samorządzie gminnym. Wszystkie oświadczenia i korekty zostały umieszczone na BIP-ie w Kępicach. Ja tylko powiem, że na początku kadencji niestety, ale tutaj jest taki obowiązek, że w ciągu miesiąca od złożenia ślubowania pan radny Andrzej Brandt musi złożyć oświadczenie majątkowe. Dziękuję bardzo. Ale tylko powiem, panie prezesie, że dzisiaj o godzinie 17 Echo Biesowice gra z drużyną z Bytowa w tenisa stołowego. Zapraszam na mecz.